Hapo kwa dona sasa. Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Siedzimy sobie z Randym i z Josephem. Hello, Joseph. It's Joseph again, but this time in Geita, Tanzania. Więc siedzimy sobie i jemy to, co jest najlepsze w Geicie. Co jest najlepsze w Geicie? What is the best in Geita? Mango? You think I'm nasty. Pineapple. Czyli są tutaj zdania podzielone. Tu jest mango. Tu są ananasy. A tutaj są bananki, ale takie małe bananki, zwróćcie uwagę, one są malutkie, popatrzycie na rękę, generalnie, ale są słodsze za to. To Randy, powiedz może, co, jakie masz wrażenia tak po tych kilku dniach w Mwanzie i w Tanzanii w ogóle? Dobrze jest nosić ze sobą papier toaletowy. O, to jest przydatna rzecz tak, zawsze. Lekcja. Co jeszcze? Ale fajni ludzie, ciepli, otwarci. Ile trwało nabożeństwo dzisiaj? 5 godzin. Ale tylko jedno kazanie Mateusza, więc oczywiście znaczy dwa, bo było z tłumaczeniem, ale... nie? Znaczy, tak. De facto dwa. Ale 5 chórów i każdy po chyba 2 pieśni. No tak, jest no. Tak. Ale niesamowite. I przed wieczerzą były chyba ze 4 pieśni wprowadzające. No tak. Trzeba się wprowadzić. I oczywiście taniec. Wiadomo. No i chór chyba największy, jaki widziałem, bo około 100 osób dzisiaj było. Tak. A zbór, tak nie wiem, no ponad 1000 na pewno. No mówią, że 2000, ale nie wiem, czy dzisiaj było. Ale sporo było. Joseph, what about your reflections as you came here to Geita again? I think to me, I'm beginning to fall in love with Tanzania, but you know, mainly in Geita. One of the things that I've loved about Geita is the people of Geita. You know, Tanzanians are very good people, and they're very understanding. People that you can, you know, look up to. They are very behaved, and they, you know. The environment is good, very quiet to learn, a lot of things to learn about, how things are done in different places. You know, when you don't walk around and you don't visit places, you think where you come from is the best. Until you go out there and you find that people are doing things in a very different way, better than where you come from. Okay, so let me translate. To zapytałem tutaj Josepha, jakie są jego wrażenia. On powiedział, że przede wszystkim jakby zakochuje się w Tanzanii, zakochuje się w Geicie. Mówi, że ludzie są bardzo spokojni, bardzo życzliwi, bardzo tacy otwarci i że właśnie potwierdza to, co my mamy przysłowie w Polsce, że podróże kształcą. Czyli jak po prostu jedziesz w inne miejsce i poznajesz, jak inni ludzie żyją, to się uczysz czegoś też o sobie, bo tak to wcześniej myślisz, że ty sam i to, co ty robisz, jest najlepsze, najwspanialsze. A kiedy pojawiasz się w innym miejscu, widzisz, że inni ludzie też są fajni, też robią coś dobrego, a jednocześnie inaczej, to sprawia, że zaczynasz sam o sobie myśleć. The other thing I'm beginning to love about Tanzania is the love of God. You know, these guys are, you know, they love God. And their way of worship is just something on another level. When you go to their service and you know, you see the enthusiasm, the commitment in the kingdom of God. You know, it's another level. So, seeing how they are handling the word of God, they are handling the love of God, given to the ministry, is just another level. Kolejna rzecz, którą tu widzę, to naprawdę wielka pobożność Tanzańczyków, miłość do Boga. To widać w tym, jak podnoszą się do Biblii, widać w tym, jak odnoszą się do nabożeństwa, jakie przeżywają, jak ofiarują. To wszystko jest tutaj po prostu widoczne. Thank you, Joseph, very much. To jest pierwszy odcinek z Geity i co? I tak naprawdę zaczynamy jutro. Także pomodlimy się o całe 2 tygodnie. Panie Boże, błogosław tą naszą pracę tutaj, błogosław studentów, błogosław wszystkich, którzy jadą. Panie, daj nam dobry czas, daj nam wiele się o Tobie nauczyć i ucz nas sam, Panie, swoich ścieżek. I bądź uwielbiony w tym wszystkim, co się będzie działo przez te najbliższe 2 tygodnie. Z Bogiem i do zobaczenia.